czas na whisky. Witam Państwa serdecznie, Mateusz Sala. W dzisiejszym odcinku Kraganmore. 12-letni single malt z jednej z ciekawszych destylarni, z ciekawszą historią, można powiedzieć. Postać Johna Smitha, niezwykle istotna dla szkockiego gorzelnictwa, uważany za najlepszego gorzelnika w XIX wieku. Tak? Tak, w XIX wieku. W 1869 roku John Smith zakłada Kraganmore. Ale wcześniej John Smith pracował dla Macallana, pracował dla Glenlivet'a, pracował dla Glenfarclasa i tworzył ich whisky i można powiedzieć ich prestiż, i jeszcze pracował dla Wishaw. Smith wybrał lokalizację destylarni ze względu na źródło Kraganburn i właśnie dlatego Kraganmore nazywa się owa whisky. Jeszcze jedna ciekawa sprawa, oni używają alembików, które mają płaski szczyt, czyli ta szyja w alembiku, alembik zazwyczaj przypomina szczyt butelki, zwęża się ku górze, na górze góra jest wygięta, rura jest wygięta gładką taką przejściem kolankiem. A tutaj alembiki są dosyć krótkie i zakończenie rury jest zupełnie płaskie i dochodzi rura po prostu od boku. To ma wpływ na te olejki eteryczne, które się uwalniają, ponieważ one nie mają takiej łatwości przejścia i to zmienia troszeczkę i wpływa właśnie na bukiet. I jest to unikatowa sprawa. Po przejęciu w 1988 roku przez United Distillery Kraganmore został włączony do tak zwanej serii Malts of Scotland jako reprezentant właśnie Speyside, ponieważ mamy tutaj do czynienia z klasycznym Speyside i w tamtych oto latach ktoś pomyślał, że najlepszym reprezentantem całego tego największego szkockiego regionu, odpowiedzialny za produkcję większości whisky i włączenie tego do prestiżowego Malts of Scotland, jest właśnie Kraganmore. Jest on w towarzystwie takich whisky jak Glenkinchie z Lowlandu, jak Dalwhinnie z Highlandu, Talisker ze wyspy Skye, Oban z West Highlandu czy Lagavulin z Islay. Należy też w tym przypadku wspomnieć moim zdaniem o rewelacyjnej cenie. Jest to niezwykle, jak widać, ceniona whisky, a za 0,7, czyli czy z hakiem raza większą butelkę niż to, musimy zapłacić jedynie jakieś 140 zł. 12 lat. Okej. Przepiękna barwa przede wszystkim. Idealnie, można powiedzieć, złocista. Nos na samym wstępie dał nam znać takim wędzonym migdałkiem. Czyli już mamy tutaj do czynienia z lekko torfowaną whisky. Ale nie za mocno. Miękko, gdzieś od razu na krówkę lekką, troszeczkę na karmel. Bardzo subtelna nuta wanilii. Niezwykle oleisty jest ten bukiet. Słodko, miodowo, gdzieś w takiej jakieś akacjowe bardziej miody. Alkohol jest tutaj jakby, ten destylat jest wrzosowy, te spirytusujące nutki i troszkę takie jakby jak siano, tylko znowu na takim fermentujące siano, ale nie ferment taki rozkładającego się, tylko ten aromat eteryczny samego spirytusu jest taki mocno zbliżony. Pięknie. Nie jest jakby przeowocowany, nie jest taki nadwyraz waniliowy. Jest dosyć powściągnięty. Czuć nutkę wędzoną od razu. Jakaś taka wędzona śliwka. Z
Zdecydowanie większe wrażenie oleistości jest na nosie niż bezpośrednio na ustach. Brzoskwinia taka. Troszkę jakby kandyzowana. Troszkę jakby woda z pod brzoskwini z puszki. Bardzo dobrej jakości wyczuwalny jest tutaj destylat. Te nuty spirytusowe odgrywają tutaj jakby dodatkowe skrzypce. Kończy się to wszystko troszkę taką jakby końcówką gorzko-czekoladową, albo troszkę taką jak kałka muszkatołowa. Gdzieś tam subtelnie w tym wszystkim pływa sobie jakieś wędzenie. Może ten migdałek się gdzieś tam. Dziękuję Państwu serdecznie za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania. Zdrowie i do zobaczenia w następnym odcinku. Może będę już miał nowy kieliszek. Ale żeby się tego dowiedzieć, trzeba oglądać.